Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do onanistów. I ból straszliwy przeszedł przez ząb Pana. I Pan skrzywił się straszliwie, aż słuchający go uczniowie pobledli, a i nie jeden pampersa napełnił bezwiednie. I kląć straszliwie Pan zaczął, a i złorzeczyć na ból piekielny jego zębem targający. A Judasz przekleństwa spisywać zaczął, aby potem jako podręcznik wydać. I skonfudował się Pan, widząc, z jakim zainteresowaniem uczniowie wsłuchują się w jego bolesne okrzyki. I siłą jakąś nadprzyrodzoną ząb ów z paszczęki swej wyrwał i cisnął precz za siebie. I ząb ów święty Gwidon podniósł, ucałował z miłością, wcześniej go pastą do zębów przetarłszy, a podzieliwszy ząb na części, ku kościołom i parafiom podążył. Tam zęba części zostawiał ku radości hierarchów kościelnych. I każdy kościół obdarowany kawałkiem relikwii przez gawiedź otoczon był dzień i noc. Aż kościelny na trzy zmiany pracować zaczął, a i tacę głębszą mu dano, a na koniec i wiadro, bo hojność ludzka była potężna. A te kościoły, co nieobdarowanymi były, zazdrościć poczęły, a i podróbki chińskie zębów pańskich sprowadzać poczęły. A lud wierzył i tłumnie się do nich udawał. I kościoły prześcigać się poczęły w posiadaniu relikwii. I niektóre już nie pojedyncze zęby posiadały, ale i po kilka. A w jednym to i cała żuchwa pańska na widok ludzi wystawiana była. I zdenerwował się Pan, i dorwał świętego Gwidona, i baty mu sprawił, a rzecz z kultem zęba naprawiać mu kazał. I ruszył święty Gwidon ku pierwszemu z brzegu kościołowi, który 74 zęby pańskie posiadał i jako oryginalne z pańskim certyfikatem przedstawiał. I nakazał święty Gwidon biskupom, aby zęby wywalili do kosza, bo Pan ich człowiekiem jest, a nie krokodylem i nawet tylu zębów nie posiada. I biskupi zgodzili się, a czchytrze na świętego Gwidona zerkając. I dnia pewnego, zapomniawszy o całej sprawie, Pan wybrał się w przebraniu żebraka do kościoła owego. Ale nie wpuszczony został, gdyż platynowej karty wstępu nie posiadał. A zaciągnąwszy języka u zgromadzonego przed drzwiami ludu, dowiedział się, iż w kościele tym nie ma już zębów. Za to inna relikwia króluje. Cały szkielet pański, któremu kiedy do puszki wrzuci się określoną ilość monet, zapalają się światełka w oczach. I zdegustował się Pan i wrócił do siebie. I zastanawiać się zaczął nad niewdzięcznością ludzką, oraz nad tym, iż dawno świętego Gwidona nie widział. A święty Gwidon leżał sobie pokornie i tylko od czasu do czasu oczy mu się zaświecały.